moje pytanie dotyczy drastycznych opłat za garaże, które stoją na gruntach MPG. Są to, proszę Państwa, naprawdę ogromne podwyżki dla tych, którzy korzystają z tych garaży. Chciałbym przede wszystkim wiedzieć, z czego te podwyżki wynikają. Chciałbym też uświadomić, Szanowni Państwo, że wzburzyło to niesamowicie mieszkańców, tych, którzy z tych garaży korzystają, którzy trafiają do nas, na dyżury, nasze dyżury. Oczywiście pojawiła się już pewna obietnica względem tych osób obniżenia opłat z podatkiem od nieruchomości włącznie, ale chciałbym się dowiedzieć konkretnie,